wcale mnie nie namówi to do tego, żebym jakikolwiek horror oglądała. Nie, nie, nie. Z dzieciństwa pamiętam, był taki horror Kobieta Kot. Tego czasu, jak ja pierwszy raz miałem magnetowid, taki do odtwarzania kaset VHS, to był film Kuzio. Nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze o takim filmie. To było coś strasznego, ta Kobieta Kot. Był to film o wściekłym psie, który z początku był łagodnym pieskiem, natomiast później zaczął mordować ludzi. Horrory nie są straszne, one częściej są śmieszne. Ale może Sinister. Jaki najbardziej straszny jest, tego w sumie nie wiem, ale taki, który ostatnio widziałem, to Dziedzictwo. Ja bardzo nie lubię jumpscarów. To chyba The Ring, a i ta dziewczynka, która wychodziła ze studni. Nie wiem, bo ja w ogóle nie oglądam horrorów. Ja jak tylko pomyślę, że mam obejrzeć horror, to już się boję. Nie oglądam zupełnie. Kiedyś się nie bałem, a teraz jakoś tego zupełnie nie czuję, więc ciężko mi powiedzieć. To chyba Zmierzch. Nie wiem dlaczego, bo obejrzałam tylko pierwsze 10 sekund i stwierdziłam, że boję się. Wydaje mi się, że potrzebują takiego dreszczyku emocji. No siedzą w tym fotelu, patrzą, boją się czegoś. Właśnie nie rozumiem tego, bo ja nie oglądam. Pewnie jakaś potrzeba, nie wiem, wzbudzenia w sobie lęku, strachu, taki atawizm. Jedni dlatego, bo lubią się bać, inni dlatego, bo horrory są niekiedy bardzo zabawne. No i pewno się lubią bać, no. Tak mi się wydaje, że to jest jednak na dłuższą metę nie do oglądania. Na razie jest ciemność, jakaś scena łóżkowa. Tu będzie najgorzej. Ona usiłuje pewno ją zabić, no. O coś chodzi tutaj z tymi drzwiami. No może coś się wyklaruje. Jakiś Frankenstein wejdzie. Więc to pewnie jakiś duch albo coś takiego. Ta młodsza siostra jest naprawdę przerażona. Aż mi jej szkoda. To jest jakiś paranormal activity. Mroczny horror w każdym bądź razie, bo dzieje się to w ciemności. Wydaje mi się, że to jest scena z Obecności, bo widziałem pierwszą część, drugą część i kilka dookoła. Nie widziałem Zakonnicy. Raczej też ten horror rozgrywa się we wnętrzu tego człowieka. Jest późna noc, więc tak naprawdę wiele nie widzę. No to od razu wiem, co to jest za film. Chłopak się naprawdę spina, żeby szybko jechać. Jest na tylnym siedzeniu, dusi się w tym samochodzie. Na tylnym siedzeniu i próbuje otworzyć drzwi. Może to jest ten demon właśnie, który to sprawia, to co się tam za nim dzieje. Doszło do wypadku, prawdopodobnie osoba zginęła albo straciła głowę. Ta dziewczyna, żeby, nie wiem, złapać oddech, wystawiła głowę i ją straciła. To było niesmaczne. Naprawdę się bałem na tym. Okej, szpital. Myślę, że jakieś lata, może nawet 20. No dobrze, chodzi sobie tutaj ta pielęgniarka i nic się nie dzieje póki co. Zupełnie nie wygląda, jakby to był zwiastun jakiegoś horroru. To się dzieje w szpitalu. Udało się, weszła do tego pokoju. Ale zaraz jakaś zjawa tutaj przeszła sobie. O! Właśnie. I to był ten moment. O matko, duch jakiś! Przestraszyłam się. A potem Jezus bez głowy. Skoczył jakiś duch z nożycami, obciął głowę. I to jest egzorcysta? To jest egzorcysta 3? Wcale mnie nie namówi to do tego, żebym jakikolwiek horror oglądała. Nie, nie, nie. To jest Carrie White? Jakaś kobieta w bieli podchodzi do krzyża. Przychodzi na grób zapewne może swojego męża czy narzeczonego. Na sprzedaż krzyż? Że może to być jakaś przestroga, że ty się tu znajdziesz niedługo również. No idzie tutaj jakaś pani. Tutaj jest krzyż zrobiony z napisu na sprzedaż. Carrie White burns in hell. Ktoś zamazał napis na sprzedaż na krzyżu. A ona powoli podchodzi do tego grobu, klęka. Pewnie zaraz złoży kwiaty i w tym momencie coś się złego wydarzy. O Jezu, nie, nie, nie. To po prostu przypomina... Nie, ale to był sen, okej. Okay. O, coś ją złapało za rękę. No i oczywiście, jak zawsze, jumpscary, których nienawidzę. Jest to przerażająca scena w ogóle. To był jej sen. Nie wiem, co to jest za film. Nie oglądałam i nie będę oglądała. Amerykańska aktorka jakaś. Nicole Kidman. Ta Nicolka to jest wystrażona strasznie, widzę. Ale jeszcze nie wiem czym. Bawi się? Kto nie widać jeszcze? Jakaś babcina ręka bawi się.
kukiełką. A nie, to jest jakaś ręka starszej osoby? Zapewne ta starsza właśnie pani jest jakąś taką współczesną wiedźmą, czarownicą. To jest chyba suknia ślubna. O Jezu, co tam jest? No i zaczyna dusić tą staruszkę, albo tego ducha, czy co to tam jest. Ta staruszka to dziewczynka. Przemoc, niesamowita przemoc. Początkowo wydawało mi się, że to może być jakiś fragment z topieliska, ale to definitywnie nie jest topielisko. Trochę już inny typ, nie jest taki oparty na takich prostych mechanizmach, gdzie nagle coś wyskakuje z zagrobu. Tytuł jest jakiś coś z córką? Matka, córka?